Cześć dziewczyny! Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak pomalować paznokcie lakierami krakle, czyli pękającymi lakierami. Wybrałam kilka lakierów i dwa pękające lakiery. Jeden czarny, drugi srebrny. Tutaj przedstawiam Wam po kolei moje lakiery. Różowy, pomarańczowy, żółty i taki jasno-brązowy, beżowy. I teraz na czterech moich paznokciach zaprezentuję Wam pękające lakiery. Jak widzicie, każdy paznokieć maluje na inny kolor. Najpierw pomalowałam na różowo, teraz na pomarańczowo. Jako następny biorę żółty. Maluję paznokcie lakierami firmy P2, jest to niemiecka firma, której lakiery bardzo uwielbiam ze względu na to, że są bardzo kryjące i kolorowe. Jak widzicie, wymalowałam prawie wszystkie moje paznokcie. Teraz czekam chwileczkę, aż paznokcie się obsuszą. No i zabieram się do malowania paznokci lakierem pękającym. Jako pierwszy wybrałam lakier czarny. O, tutaj malutkie zbliżenie i możecie zobaczyć, jak pęka on na paznokciu. Tak naprawdę wystarczy chwilka, a jakie fajne efekty. No i przyszedł czas na srebrny pękający lakier. Ja osobiście bardziej wolę czarne, ponieważ są bardziej widoczne i tworzą taki wyraźniejszy efekt popękania. No i znowu czarny kolor. I wszystkie paznokcie są pomalowane kolorowymi pękającymi lakierami. Jeśli byście chciały, to dla utrwalenia możecie je także przeciągnąć przezroczystym lakierem, no i na skórki nałożyć oliwkę. Pozdrawiam Was!